Uszanowanko, witam was wszystkich. Co? Ej, update był Akrzyna, bo Akrzynem nagrywam i fajnie tu ten chód mój wygląda, ale fajne. Widzę, ile mam giba na miejscu jeszcze. Wow. No dobra, ale nie przeciągając, zaczniemy rozdział czwarty w Pladze Nieumarłych, Klucz Trzech Księżyców. Tutaj ta misja jest też dość chyba długa, jeżeli to jest ta, o której myślę, ponieważ musimy zdobyć trzy fragmenty, albo dwa fragmenty klucza, nie jestem pewien. I jak zdobędziemy te fragmenty, dopiero wtedy otworzy się brama do Queltalas, do tego czegoś. Nie wiem, co to tam jest. W każdym razie, mam jakiś przerywnik świeży, czekajcie. Chwilę po wodę, jak mi się kawa skończy, a ja dużo kawy piję. Bo możliwe, że to będzie trwało dłużej niż pół godzinki. I się nagra dwa odcinki naraz, żeby jakoś przerwać, nie wiem. Wycofać się między drzewa! Tak, tak. Przedarłeś się przez jedne wrota, rzeźniku, ale drugich nie sforsujesz. Wewnętrzną bramę do Silver Moon można otworzyć tylko specjalnym kluczem, a ty go nigdy... I po co mu o tym mówisz? Tracisz czas, kobieto. Nie uciekniesz przed tym, co nie... Ja bym nie mówił o żadnym kluczu, żeby przypału nie było. Myślisz, że przed tobą uciekł. Widać, że nigdy nie walczyłeś z elfami. Bum. Przeklęta wiedźma! Musimy znaleźć jakiś sposób na przejście rzeki. No, super, to se znajdź, XD. Dobrze. Aha, to są nasi biesy. Witaj, rycerzu śmierci. No, cześć. Mów, głupcze. Dobra, jakieś inne przejście. Tak, to jest chyba ta misja z tymi bazami, tak mi się wydaje, bo tutaj widzę te trzy ołtarze królów. Więc podejrzewam, że... O Jezus Maria, nie... Że to działa w ten sposób, jak ja myślę. Lordzie Artasie, nie możemy zaatakować latających bestii. Możecie. Nie lękaj się. Biesy pod ziemi ściągną je na... Dobrze, złapany. Czyli tutaj mamy bazę, ja już sobie opętam kopalnię, żeby mieć hajsiwo. No nie. Tutaj jest jedna kulita. Dobra, no i tutaj wcześniemy sobie to. Moglibyście nie chodzić. Tak, tak, myślę, że będzie spoko jednak. Wy tutaj, a wysoko czterech jest? Ale żal. XD. Dobra, no mam nadzieję, że z lewej strony nigdzie mi nie wyjdą te rzutki śmieszne. Jaka mamy misję? Zniszcz trzy ołtarze wysokich elfów, zbierz wszystkie trzy księżycowe kryształy, czyli w takim razie są trzy fragmenty klucza. Nie będzie mi rozkazywał. Bez kitu. Dobra. Chyba w tę stronę gdzieś jest coś więcej. Mam nadzieję, że tu mi elfy nigdzie nie wyjdą. Was jest das. Aha, dzięki temu mogę przechodzić na drugą stronę. No, ma to sens. No dobrze, ale na razie nie chcę. Ostrze mrozu jest głodne. Nie wiem, czy mam wystarczająco dużą armię, bo no wiecie, no jednak to są bazy tutaj. I na pewno są pilnowane przez dużą ilość no elfów i na pewno jeszcze więcej wieżyczek. A wieżyczki wiecie, że to są budynki, długo się je bije i cisną. No już posłałem guli tutaj, żeby mi już drewno upały. Już każdy będzie miał na 20 w łapie, a kto w stanie to już może będzie. Następny budynek to chyba cmentarz postawię. A może kryptę? Nie wiem. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. W ogóle powinni dawać już gotową bazę na początek, bo ile to mi czasu kuźwa zajmuje? No już 2 minuty będę musiał to robić. To głupie jest. Przywoływanie ukończone. No. Jeść. A teraz tutaj wejdziesz, gość. Gdzie mam przelać? Już tak będzie, już tak, jak tak mówię, to tak będzie. Easy. O! Tu mogliby zniszczyć to dziadostwo jedno. No ale dobra. No mam nadzieję, że z tej strony nie będą chodzić, bo to będzie lipa dla mnie. Bo nie mam zamiaru się użerać z burakami. Jak to więcej? Co więcej? Co więcej? Jak więcej ty? Halo? Dobra, to może tu postawimy sobie to. I zaraz z Igura to muszę postawić, bo już płaczą, że nie ma.
No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ziggurat 150 kosztuje, no ja pierdzielę, no tyle pieniądzów trzeba na ziggurat, no tyle pieniądzów, że ja nie mogę. W ogóle, patrzcie, na drodze lilie wodne sobie rosną, ale czad. Wow. Aha, ale będę potrzeba było dwa ziguraty, bo następny daj mi do 20. W sumie nawet dwa nie wystarczy. Dobra, to jednak się cofnij. XD. Będziesz zaraz budował ziggurat. Już? Dobrze, już. No, dziękuję. Jednak umiesz. Jakieś tam budynki mamy. Myślę, że... Nie myślę, no bo halo, potrzebuję jakiegoś mięsa armatni w postaci gula, który będzie tam ewentualnie przyjmował jak coś na... Ej, halo. Coś na pub. No, przecież są. Halo. To, że się robią, to inna kwestia. No i tu panowie macie to. O, i to mamy. Dobra, super. O, tak. Przywoływanie ukończone. Wow. W ogóle zawsze się zastanawiałem, no zobaczcie. Artas jest taki wielki, nie? I to jest ołtarz, do którego są schody na dół, a Artas jest wielkości ołtarza, nie? Albo cmentarza, no wszystkiego, no to jest dla mnie śmieszne. Oj, przepraszam, kaszolek mam. Zawsze z rana jak wstaję, to mam takie... Takie coś właśnie, nie wiem, co to jest. Co nazwać. Dobra, w tym momencie zrobimy sobie może dwie krypty. Tak każesz, panie. Bo on taki kaprys. Bo chcę więcej i szybciej robić jednostek, tak po prostu. Z tym, że i tak będę musiał zrobić zaraz ziguraty. Te życzenie jest dla mnie rozkazem. Dobra. I w ogóle... Kilka odcinków temu chyba pytałem się, czy co myślicie o tym, żeby po Warcraftcie nagrać StarCrafta i tak dalej, i tak dalej. I dostałem dwie odpowiedzi. I powiem wam, że pozytywne, bo ta seria się podoba, mimo że czasami zamulam. I robię coś takiego, że siedzę i patrzę. To i tak przyjęło się całkiem dobrze. I chcecie poznać fabułę, znaczy te dwie osoby chcą poznać fabułę StarCrafta. A wiecie, że ja i tak chciałem to nagrać, miałem ochotę. Więc no dla tych dwóch osób spokojnie to zrobię, nie mam żadnego problemu z tym. To się może też wydawać wam śmieszne, że ja mam 1600 czy 700 widzów, w sensie subskrybentów, a tam nie wiem, 50 wyświetleń pod filmami i 10 łapek. No, to jest spowodowane głównie tym, że ja już od kilku lat mam kanał, od kilku lat nagrywam i przestaję nagrywać i po prostu się już moje filmy nie wyświetlają moim subskrybentom. A nie będę pisał do każdego osobno, hej, ja już nagrywam i raczej nie przestanę. Więc muszę jakby od nowa budować kanał, z tym, że z tak wielką ilością widzów. I to jest śmieszne, znaczy się może wydawać śmieszne po prostu dla tych ludzi, którzy przychodzą i na nowo subskrybują, tak, nowi subskrybenci. I widzą, o kurde, debil, ma tyle widzów i tak mało tam tego, debil, idiota, nie? No, no to jednak nie debil. Znaczy może trochę debil, ale bardziej idiota. Szkoda szczępić Reja. XD. No, także wiecie, jak wygląda sytuacja. Nikt nie będzie. No myślę, że tej bazy mi tu... Co? Co? Co to za czary? Dostałem wiadomość. Znowu. A kuźwa jednak mogą atakować. No co za dupa. Ja walę. Moja narzeczona mnie napisała. Jedna nie wie, że nagrywam, bo jej nie poinformowałem o tym. I napisała. No dobra, ale... Koniec tego. Koniec z nami, XD, przerwałaś mi. Nieważne. Co znowu? Moglibyście, nie wiem, ruszyć jakąś lupę? A, bo nie, no to nie był kapitan. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Dobrze, porobieni? Porobieni. Czyli jednak mogą tędy przychodzić. Ja niepotrzebnie robiłem wieżyczki z tej strony. No dobra. Ty będziesz pierwszą wieżyczką, bo tu musisz jakoś się obronić. No hello. Tu zrobimy trzy wieżyczki. No bo tylko chyba z tej strony mogą atakować. Znaczy tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, te góle tam targają. To drewno, więc spoko. Życie możesz wyleć tobą, ma mniej.
Gdzie mam przelać swą krew? Dobrze, że się robią sale umarłych, spoko. To mi się podoba. Skąd te elfy przyszły, przeklęte? Może tu jest jakieś głupie przyjście? A, dobra, nieważne. Już robimy to. Organizacja zakończona. Super, raśnie. Oddam życie za Nerzul. Oddam życie za Nerzul. No, super. Modernizacja zakończona. Dobra. I w tym momencie zaraz robimy sobie kilku guli. Gule to jest takie mięso armatne, znaczy z całym szacunkiem do tego gula tutaj, tego i tych dwóch tutaj ziutków. Ale no widzicie, że oni idą na pałę, tak? I wywalają się na głupi rej. No to w sumie nie jest śmieszne, ale tak jest, więc spoko. Jak to wygląda z żywnością? Od 40 są małe koszty, więc tutaj mamy już... Modernizacja zakończona. Co znowu? Aha, to no... Spoko. No, co ja mówię? Że one na głupi rej lubią padać. Dobra, jeszcze mogę dwóch z tym, trzech, więc jeszcze dwóch dorobię i będziemy mieli akurat chyba, no właśnie, akurat pod armię 12-osobową. Modernizacja zakończona. Dobra, mamy salę umarłych, za chwilę zbudujemy jeszcze nekropol, co, kryptę, nie, świątynię, kurde, od początku wiedziałem, bez kitu. Czego? Dobra, ale moglibyście jednak już z tej strony. Czego? Z tej strony brać. Bo tu się odsłonią tylko, a drzewo to jednak jest jakaś tam naturalna przekrywa. Pokrywa i inne tam. Trzeba więcej złota. Jak każesz, panie? Mam, przecież mam złoto, jestem bogaty. No czują we mnie pieniądz, a wy mi tu gadacie, że potrzeba więcej. Dobra, jedna krypta myślę, że w zupełności mi wystarczy. I to tak bez kitu. Dobra, jak teraz wygląda ładowanie się do tego? Aha, dobra. Czyli katapulta zajmuje dwa miejsca na pewno, no tak myślałem właśnie. Dobra, i minus tego jest taki, że jeśli to zniszczą mi nad na przykład elementami, na których nie da się chodzić, albo nad wodą, to jednostki chyba umierają, tak przynajmniej było w StarCraftie. Nie wiem, jak jest tutaj. Dobra, mięso armatnie tam leć. Nareszcie. No, tak myślałem, że jest zwierzę, nie? To mi się bardziej podoba. Ale mi cisną, o Jezus Maria. No jak? Znowu przełamali naszą obronę? Ja pierdzielę, to jest dramat. I kuźwa jeszcze z tej strony, nie? Z której nie ma wieżyczek, bo po co? No co za latające ściery. Może tym zaraz złapię, ale wątpię raczej. Dobra, zrobimy to tak. Tam się nie wiem, nie wywalcie, bo to w sumie dramat jest. Ach, nareszcie. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Dobra. Jakoś idzie. Życzenie jest dla mnie rozkazem. Dobra, damy sobie wszystkie buffy. Buffy. Jest jakiś hałhały. O, jest, dobra. Dał radę. Jak to wygląda temat? To nas cisną ostro, widzę. Aha, bo mają magów, którzy ich leczą. Więc ta walka jest zupełnie bez sensu, skoro są magowie. Dobra, więcej będą bić nasi z tego. Dobra, ja uciekam. I trafili, nie? Nasz bohater. No dobra, to nie szkodzi, my go skrzesimy. Okolita bólu. Dobra, jedziesz z tematem. Tu trzeba wskrzesić znowu Arthasa. To nie jest żaden wielki problem. Zamknij ryj, Boże, jak on drze tą papę, ten goblin. Dobrze. Trzeba armię dobrze odbudować. To bez dwóch zdań, bo to będzie lipa. Zwiększa ilość many nekromanta, a także tempo jej odzyskiwania, ilość punktów życia i zadawane obrażenia. Pozwala także rzucać zaklęcie przeklęty szał. No użyjemy sobie tego z całą pewnością, ale na razie zrobimy, nie wiem, z 4-5 nekromantów. O, kawa, Boże. Nagrywam 15 minut i kawy nie wypiłem. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Boże, widziałem, że mi czegoś brakuje. Najlepsza. Nie żebym reklamował, ale Nescafe to jest najlepsza kawa, Nescafe Classic, o Boże.
Najlepsza kawa on the world. Dobra, a wy jeszcze nie dało wam tych buffów do tego, no spoko. Ile mówiłem? 3-4 nekromantów. To spoko sprawa, tu się Arthas robi? Robi się Arthas. Mówię, nekromanta jest tyle spoko, że on może wskrzeszać te jednostki i to jest OP. Tu trochę poharasowaliśmy ich, ale nie na tyle jakbym chciał. Mam nadzieję tylko, że tam jest jakaś baza jeszcze inna. A co w sensie z goldem, bo ja nie wyrabiam, zobaczcie, no. Nie nadążam robić golda, może faktycznie bez sensu się wywalą na ten głupi ryj. Może 5 nekromantów, co? Zaszalejemy, co? Nie no, jak zbufujemy nekromantów w ten sposób, to nawet nie będę potrzebował więcej nekromantów, więc spoko jednak. Bo no, będą mieli więcej obrażeń takich tam bajerów, w tym się jeszcze te buffy robią, więc też spoko. Dodamy sobie tego buffa. I teraz tak, może dorobię sobie jeszcze 2 biesów? Uważaj! Dobra. Ten już jest, ziutek. Potępieni czekają. Dobra, zróbmy... no bo te biesy to jednak są dobre, ale... Nie no, mam 2 koła drewna, to nie wiem, czy już będę więcej potrzebował w sumie. A, będę trochę potrzebował więcej, no. Dobra, to zrobimy tak. Gule. Za chwilę tam też jakiegoś biesa strzelimy, one są drogie, ale myślę, że warto. No zobaczcie, gul ma te... Gdzie? Halo, coś mi tu... Ej. Coś biło, nie? Niewierni przełamali naszą obronę. A, biło, no, mówiłem. Może najpierw tego kapłana. Bo ten ziutek będzie leczył. No już nie leczy, więc jest spoko. Idź tam podlecz to. Te życzenie jest na mnie rozkazał. Dobra. Uda mi się to jakoś przetrzymać chyba, co? Dobra. To trochę potrwa, ale spoko. Jak skończysz, to idź tu. Dobra, zrobimy jeszcze... O Jezus, nie wiem, czy robić tego biesa, bo... W sumie teraz mi to zabierze te koszta duże, więc może nie. Może nie zrobimy go jeszcze. Pojedziemy na tylu kapłanach, ile jest. Dobra, lecimy w drugą stronę. No długa misja, długa. Nie wiem, może ją zasplituję w tym momencie zaraz. W tym momencie zaraz, XT, będzie part 2. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Powiem tak, katapulta jest spoko, ale ona debilnie niszczy mi wszystko. Nie? Ach, nareszcie. Ty tam zamknij. Dobrze, mam nadzieję, że nekromanci ogarną temat właśnie. Super, nie? I tam zamknie rej. Lubię tutaj te czapy, to jest coś pięknego. Dobrze. I tam zamknie rej. Dobrze, mamy to. Za króla Lisza. Ja mu też uciszymy, tak? Nie, już lecą do niego. Pięknie. Dobra, szkieleciory użyjemy w ten sposób. I już może więcej nie róbcie, bo to mija się z celem, bo i tak już przyjęliśmy wszystko. Nie wiem, kilku może pobić. No ta wieża chyba nie bije, ona bije chyba tylko latając, a może nie? A może tak? Nie wiem. Dobrze. Zniszczmy jeszcze to. I zniszcz sobie to. Tam wyjść zamknij ryj. Dobrze, padła. Posłuchała się, ładnie. Dobrze, zbufujemy bardziej. Nasze jednostki. A co tam? Jak szaleć, to szaleć. 2 gule chyba mi padły. Mamy kryształ księżyca. Numer uno, czyli tak, są 3 w takim razie. Kryształ jest elementem klucza 3 księżyców. No jest, jest. Trzeba znaleźć pozostałe 2, jebcie, aby otworzyć bramę elfów. Dobra, nie padł mi nekromanta, więc się cieszę. O, jest kopalnia, tak jak mówiłem, więc spoko, bo na dwie to spokojnie pociągnę. Twój ból będzie nieopisany. Twój ból będzie nieopisany. Zaraz tym się kopalnie chodzi. Dobra, ale w każdym razie i tak tam pójdę. Dobra.
Ojej, gdzieś tam no. Te życzenie jest dla mnie rozkazem. Tak, panie. Mów, głupcze. Z shiftem tu, spoko. Potępieni czekają. Dobra, i teraz tak, tego zgarniamy. I bierzemy za to. Dobra, ci padają. Jak mużgi. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Dobra. Aha, to jest jakieś przejście, jakieś jedno jeszcze. Portal jest na mnie. Uważaj! No, no, no. My tu jest koniec kramatów. Będziecie cierpieć. Teraz ostrzem rozum. Dobra. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Przecież rzuciłem, no. Jakie to jest głupie, no. Nie, nie potrzebuję budować tutaj tych salomarów. Myślę, no. Dobra. Więcej. Wiecie, portal? O kuźwa, działa. Co znowu? Boże. Mój Boże. Uważaj. Za króla Lisza. Zegarek mówi, wybaczcie. Tego nie przeżyli. Nie, nie nekromantów. To już drugi pot. Co za pse. Dobra, widzę, że 20 minut nagrywam, a to się nie zapowiada, żebym szybciej skończył. Więc w tym momencie trzasnę krótkie cięcie. Ach, nareszcie. I zobaczymy się. Zobaczymy się za chwilę. Bo no to już nagrywam 21 minut, a to się zapowiada na drugie chyba tyle, bo są dwie bazy do zniszczenia. Także w tym momencie robię krótkie cięcie, to będzie odcinek tam, wiecie, z kropeczką i dwójka dopisana obok. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!